No i dzień kolejny. Wstałem. Wiecie, jaka jest różnica między międzynarodówką a krajówką? Cały czas mi się to podoba. Potrzebowałem pójść do łazienki, poszedłem. Deska na sedesie, nie jakieś aluminiowe gówno, tylko normalna deska, można skorzystać z łazienki. Wziąłem sobie bańkę, nalałem sobie wodę. Była ciepła woda, obmyłem się tu i ówdzie. Zupełnie inaczej, tak nie? Niby wtorek, a człowiek może się ogarnąć. Mam godzinę jazdy, znaczy mam 25 km do Krakowa, bo w centrum Krakowa mam zrzutkę. Na 6:30 miałem być, a jest godzina 6 już. A nawigacja pokazuje, że jedzie się godzinę. Także już trochę przewaliłem. Ale stwierdziłem, że wiecie, nadgorliwość gorsza, więc sobie powolutku będę jechał. Najwyżej będę na 7:00, trudno życie. Teraz ogarniam się szybko, więc zaraz kończę. Szybko posprzątać trochę ten bałagan i ruszam dalej w trasę, nie? Także lecimy. Pasy zginąłem, a operator ma czas. Jeszcze jedna ciekawa rzecz jazdy po kraju. Tu stoi moje auto. Niech mi nikt nie mówi, że na zachodzie jest ten sam sposób. Bo ja na zachodzie jak jeździłem, to tak nie miałem. Przynajmniej nie tak regularnie. A tu mamy żabkę. Co to oznacza? To oznacza, że chłopaki zdejmują w budowie mi towar. A ja w tym momencie jestem w stanie sobie wyskoczyć i zjeść sobie świeże śniadanie. Nie z lodówki, nie jakieś dziwne rzeczy, tylko idę do sklepu i sobie robię zakupy. Nie? Siedzę sobie w kabinie, bo czekam, aż mnie rozładują. No, już trochę się zeszło, bo to byłem przed 7:00, jest 8:30, więc chwilę jeszcze postoję. I stoję chwilę i chwilę jeszcze postoję, bo im się nie spieszy za mocno. Zresztą to jest budowa, wiecie, tu nie ma nikogo. Nie ma kogo, znaczy nie ma kogo. Nie ma co ludzi pospieszać, żeby się jakaś krzywda komuś nie stała, więc na spokojnie mamy czas. Dostałem adres załadunku, jadę na Olkusz dzisiaj. Jestem w Krakowie, gdzie jestem? Jeszcze wam pokażę, to widzicie, jak sobie zaplanowałem drogę. Mam nadzieję, że dobrze. Dajcie znać, czy to jest dobry kierunek, czy może jednak trzeba coś zmienić. Chociaż ja i tak już dojechałem, zanim to obejrzycie. I ładuję ten Olkusz, potem jadę z tego co wiem, to do Choroszczy, więc krajówka jednak, nie? I oczywiście, jak się dowiedziałem, jestem zaskoczony. Mamy w czwartek święto, więc międzynarodówka nie wypali, bo po prostu wszystko stoi tam w czwartki, w piątki, coś tam nie jeździ. A nie wiem, nie mnie tam się tym zajmować, nie? W każdym razie nie będzie międzynarodówki w tym tygodniu. Jakoś przeżyję ten temat. Pięknie, panie kolego. To jest nie tramwajowa. Ładnie poszło. Która jest godzina? 9:00. Od 7:00. 2,5 godziny. Takie tyle to ja mogę mieć cały czas. Kawka zasypana, woda wstawiona. Zaraz wyjadę tylko na główną drogę i będę zadowolony. Kolejny parking zamknięty. Zawsze mam zamknięte parkingi. Muszę sobie śniadanko drugie zrobić. Nie ma kuźwa gdzie stanąć. Fajnie jest. Strasznie mi auto ciągnie. Zobaczcie, było teraz na serwisie, a dalej jest coś nie tak. Znaczy w sensie tam sprawdzili, ustawili zbieżność, wszystko niby już jest dobrze, ale że koła są nierówno, w sensie jeden bieżnik jest mniejszy troszeczkę, to że komuś ciąga. Nie do końca mi się chce wierzyć. Już wam pokazuję. No coś tu ewidentnie jest nie tak. A to chciałem powiedzieć jeszcze, załadowałem towar, nie pokazywałem, właśnie raz zagadałem przez telefon, podłączyłem zestaw słuchawkowy i przez 2 godziny gadałem z ludźmi o różnych rzeczach. Także na dzisiaj jestem poładowany, mam płytki, się śmiałem, że ceramiczne, ale to są betonowe, ale ładne płytki, mam nadzieję, że nie popękały, trochę je pasami spiłem, ale no kurde, tak nieprzekonany jestem. I lecimy do Choroszczy, za Warszawą. Do zobaczyska na następnym odcinku. Nara!